Witam Was serdecznie, nazywam się Maciej Jurasz. Poprowadzimy teraz prezentację, inscenizacja wynurzania awaryjne CEZA z komentarzem instruktorskim. Instruktor zanurza grupę, zwróćcie uwagę, że wszyscy nurkowie mają fajki w ustach. Instruktor wydaje im dyspozycję, co mają zrobić, zatwierdza, że wszystko jest ok, że wszyscy wszystko zrozumieli. Daje sygnał do zanurzenia. Pamiętajmy, że kursanci muszą zamienić fajki w tym momencie na automaty. Wszyscy klęczą w basenie pod wodą. Instruktor daje znak ok, chwyćcie się pod rękę. To był ten znak, chwyćcie się pod rękę. Dive Master widzimy z boku. Jest ok, to jest sygnał na Dive Mastera. Dive Master ok, ty Dive Master patrz na grupę, ok? Dive Master potwierdził, że zrozumiał. Wy patrzcie na mnie. Wykonam zaraz demonstrację ćwiczenia CEZA. Czy wszyscy zrozumieli, jakie ćwiczenie będzie wykonane? Dobrze, no to prezentuję. Uwaga, prezentuję. Instruktor odpływa od grupy, tak żeby grupa widziała. Grupa musi być od strony jego inflatora. Grupa musi widzieć, jak on przepływa ze swoim inflatorem. Instruktor dopompowuje do neutralnej pływalności swój jacket. Daje sygnał uwaga. Wydech, wdech, wydech, wdech. I za trzecim razem będzie pokazał, że nie ma powietrza i rozpoczyna prezentację ćwiczenia CEZA. Wypuszczamy bąbelki, ręka nad głową, druga ręka trzyma inflator i również jest u góry. Nie robimy szybkich ruchów płetwą, robimy powoli, nie dotykamy, nie wynurzamy się do powierzchni. Musimy płynąć w toni wody z neutralną pływalnością przez 9 metrów. Instruktor nie musi wykonać prezentacji 9 metrów, wystarczy, że będzie to 6. Zaprezentował, poprosił pierwszego kandydata do wykonania. Dive Master, czy ok? Czy ty, Dive Master, obserwujesz grupę? Dive Master obserwuje grupę. Proszę, pierwszy kursant rozpoczyna prezentację swojego ćwiczenia. Kursant dopompowuje jacket, bierze wdech, wydech, wydech, wdech. Sygnalizuje, że nie ma powietrza, musi być ten sygnał. I rozpoczyna prezentację swojego ćwiczenia. Płynie bardzo, no zobaczcie, że instruktor trzyma go delikatnie dwoma palcami za jacket. Musi być tutaj kontrola nad tym nurkiem. Nurek dopłynął, płynął w równym tempie, płynął w neutralnej pływalności i zobaczcie, spuszcza powietrze. To jest bardzo ważne, on musi spuścić powietrze, ponieważ inaczej poleci do góry. Dostał przybicie piątki, a więc przybicie piątki oznacza zaliczenie ćwiczenia bez żadnych zastrzeżeń. Instruktor odesłał go do Dive Mastera, Dive Master przybija mu piątkę i wskazuje mu miejsce, w którym nurek musi sobie klęknąć. Zobaczcie, że był na początku tej grupy, teraz jest na końcu. I Dive Master mówi, chwyć się proszę z grupą pod ręce. I następny kursant idzie do wykonania swojego ćwiczenia, do wykonania ćwiczenia CEZA. Dive Master jest ok, tam nurkowie ok, był kontakt. Nurek jest ok, nurek w takim razie prezentuj swoje ćwiczenie. Nurek pokazuje, że bierze wdech, bierze drugi wdech, bierze trzeci, daje sygnał, że nie ma powietrza, instruktor łapie go za jacket, nurek rozpoczyna prezentację swojego ćwiczenia, ale zobaczcie, spada w dół, ewidentnie dotknął, nie zaliczył tego ćwiczenia, w tym momencie musi je rozpocząć od początku, jest to powtórz, to był znał znak powtórz ćwiczenie i są błędy, które eliminują możliwość zaliczenia tego ćwiczenia, ale są też takie błędy, które możemy skorygować w trakcie wykonywania ćwiczenia. To był błąd, który nie spełnił celu zaliczeniowego, więc kursant nie przepłynął wymaganej odległości. Zobaczmy teraz, nurek spuszcza inflator w dół, ale instruktor go podnosi, koryguje i zobaczcie, instruktor ma kontakt z grupą i z Dive Masterem, a więc robi kilka rzeczy naraz. Obserwuje grupę, widzi ćwiczącego, oraz skorygował jego błąd. To nie był błąd, który eliminowałby zaliczenie tego ćwiczenia. Spuść powietrze, proszę. Spuść powietrze. Bardzo ładnie. Jest ok. Zaliczenie ćwiczenia, ale pamiętaj o tym, że nie możesz spadać w dół. Nie możesz spadać w dół. Musisz płynąć w neutralnej pływalności. Ok? Ok. Drugi błąd był taki, że opuszczałeś inflator. Ok? Nie możesz tego robić. Musisz inflator mieć podniesiony do góry. Ok, bardzo dobrze, no to jeszcze raz Ci gratuluję, idź do Dive Mastera, proszę. Ok, i nurek odpływa do grupy, Dive Master już czeka na niego i w ten sposób przeprowadzamy całą symulację całego ćwiczenia. Pamiętajmy o tym, że błędy dzielimy na takie błędy, które eliminują możliwość zaliczenia
czyli niespełnienie celu zaliczeniowego, oraz na takie błędy, które możemy skorygować w trakcie wykonywania ćwiczenia bez powtarzania tego ćwiczenia. Dziękuję Wam.